najczęściej kupuję na targu? Jajka. Ja? Owoce. Owoce, wędliny, zaszczyty, kaszanki. Co się da, to się kupuje. Owoce, jabłka, gruszki, śliwki. Na targu, a co ja kupuję? Warzywa, owoce. Najczęściej to bułka, chleb i do domu. A na kaszę przeważnie, no i mięso. Warzywa, chleb dobry ze Starachowic. Wytrzymuje przez kilka dni, jest ciągle świeży, nie jest to znaczy, że na naturalnych produktach jest robiony, na zakwasie na pewno. Bardzo dobre mają razowe, te na wagę no to mniej kupuję, no bo są duże, szerokie kromki i trzeba mieć sporo chętnych do jedzenia w domu, a ja sama zostałam. Warzywa oczywiście. Te wszystkie dziewczyny zawsze są świeże i zawsze są super dobre, więc jak najbardziej tak. Ja bardzo rzadko chodzę na targ. A jak kupuję, to tylko warzywa. Owoce przede wszystkim, owoce i warzywa. I uważa pan, że są dobre? No. Świeższe jak w tym. Jak zostawiam. Tak. Najczęściej na targu kupuję ubrania. I czy poleca pani kupować ubrania? Polecam, dlaczego nie? No nie wszystkie są dobrej jakości, ale w większości tak. A Szydłowiec bardzo jest piękny, bardzo ładny. W ogóle to jest tak odnowiony teraz. Ulice są czyste i wszystkie zakamarki, parki piękne. Nad zalewem bardzo ładny jest. Także, no muszę pochwalić Szydłowiec, chociaż nie jestem konkretnie stąd. Tak, tak, ale fajnie, 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 no, bardzo fajnie. Każdy to powie. Tak, no. Tak. Dużo się różnych rzeczy dzieje, tylko że no my akurat może nie zawsze chcemy. Ale ja co dzień, co środa, co sobota jestem w Szydłowcu. My się spotykamy i ludzie się spotkają na targu. To też jest tak. My też się nie widzimy. Bardzo długośmy się nie widzieli, ale przechodzimy i spotkaliśmy. Śmiać się nie może. Czy ja wiem. Różne są rzeczy. Co bym chciał zmienić? Szydłowcu jest bardzo dobrze. Ale Szydłowcu jest poza tym bardzo dobrze. Bardzo dobrze nam się mieszka. Bardzo dobrze nam się mieszka. A czy coś zmienić? No jakieś drobiazgi, to chyba nie można bardzo tylko zajmować. Tylko chodniki są nierówne, jezdnie są nierówne, ale tak w ogóle. Dziury w jezdni rzeczywiście. Ale tak w ogóle to Szydłowiec jest bardzo miłe miasto do mieszkania. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, że coś się dzieje w Szydłowcu. No i że zarządzający miastem trochę coś chcą ruszyć. Jedną panią spotkałam jeszcze latem, taką przyjezdną i bardzo mówiła, że przepiękny jest Szydłowiec. No takie macie zabytki, że głowa mała. No i później trochę jej opowiedziałam o naszej historii Szydłowca, że po prostu rody od Roworzów Szydłowieckich, Radziwiłłów przyczynili się do tego. No i zawdzięczamy bardzo dużo mojej profesorce z liceum, profesorce Hanusz. I następna książka już jest, na promocję czeka 22 listopada, jestem zaproszona też. Na przykład jakby był basen, to bym bardzo chętnie korzystała. No proszę panią, na tyle, no, co Szydłowca stać, to no to trudno się jest. Na razie no to nie brakuje, aby tylko było pieniążki. Bo o zmian powinno być wiele. A ma jakąś pani konkretną zmianę na przykład? Nie docenia się urodzonych tu w Szydłowcu ludzi, którzy się wybijają zupełnie, no bo udaje się, że ich nie ma. To taka chyba pierwsza zasadnicza bolączka. A wiele innych jest jeszcze. Nie podoba mi się to głównie, że tereny zielone się likwiduje, a sadzi się, robi się chodniki na przykład, przepraszam, nie chodniki, parkingi czy inne rzeczy. Jednak te zielone tereny tam w centrum bardziej, parki, nie parki są potrzebne, prawda? I niestety ostatnio no fajnie, że się odbudowywuje pewną część, czy chodniki nowe się kładzie, czy płytki i tak dalej, ale no, to wycinanie drzew czy roślin, zlikwidowanie na to miejsce, wkładanie chodników czy innych jakichś betonowych rzeczy zdecydowanie mi się nie podoba. Nie zastanawiałam się nad tym, powiem szczerze, bardzo, ale no raczej tak jak w tej chwili, to bym powiedziała, że jest spokojnie. No tu mogłoby być tu zadaszenie. O, to tak. Bo tak jak są deszcze, śniegi, no to nie pewne. Ale tak jak mówię, jeśli chodzi o targ. To brakuje dobrych chodników, bo się przewróciłam 16 kwietnia ponad rok temu i do dzisiaj mam kłopoty. Są po prostu źle położone.
trzeba sprawdzać, zagłębienia, człowiek idzie, nie wolno się zamyślić, bo zaraz leży człowiek albo coś, starszy zwłaszcza. A i bo dzieci też rozrabiają i też różnie się dzieje. No to przede wszystkim to mnie najbardziej, no pod moim kątem mówię. A tak, no to się cieszę, że coś się dzieje, że nie umiera miasto, tylko że działa. Wszystko, co się w zamku dzieje, to ogląda. No wszystko jak wszystko, ale wianki na przykład i takie większe imprezy, to tak. Prowadzę raczej przy kościele. Staram się udzielać, wyjeżdżać z ludźmi, promować Polskę, Szydłowiec. W całej Polsce, tam gdzie jestem. No i tyle. No czasem jak coś się tam na rynku dzieje, to jak najbardziej, no jest weselej wtedy i fajniej, prawda? A w jakich pani najczęściej lubi? Nie wiem, wianki są, prawda, chociaż teraz mamy COVID ograniczenia, jakieś Zygmunty, prawda, z okazji święta Zygmuntów i odpustu u nas w Szydłowcu tutaj na rynku. Czy jakieś inne, no niestety teraz się to nie dzieje, dlatego że na przykład Niedziela Palmowa, prawda, no to przed Wielkanocą fajne też wydarzenie, bo i jak coś tam okoliczni sprzedawcy, twórcy coś tam jakieś swoje wyroby, prawda, prezentują czy sprzedają. I ogólnie też czasem się odbywał tutaj festiwal, że tak powiem, zespołów kapel ludowych przed ratuszem. No to było fajne.